rząd zajmie się projektem ustawy znoszącej ulgę podatkową na jedno dziecko. Celem tej ustawy są oszczędności, które rząd chce szukać na polskich rodzinach, na rodzinach wychowujących jedno dziecko w tym przypadku. Celem tych oszczędności jest zaoszczędzenie 150 milionów złotych. W związku z powyższym Solidarna Polska w dniu dzisiejszym wystosowuje list do pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, który, jak przypomnę, podczas spotkania 1 czerwca, na którym zaprosił szefów klubów parlamentarnych, chodziło wówczas o konsultacje w sprawie ustawy podnoszącej wiek emerytalny. Pan prezydent zwrócił uwagę na problem braku odpowiedniej polityki prorodzinnej chroniącej rodzinę.